Czego jeszcze nie wiemy o kościele? Co wzbudza nasze wątpliwości? Co zrobić, aby lepiej zrozumieć kościół? Trudne sprawy i ważne pytania. W każdy czwartek o 9.10 ksiądz Marcin gryzło, zapraszam. Ubiegłą trzecią niedzielę wielkanocną rozpoczęliśmy 13 już tydzień biblijny. I właśnie o Biblii i jej znaczeniu w życiu człowieka porozmawiam dziś z biblistą, księdzem profesorem Piotrem Łobudą, którego serdecznie witam. Szczęść Boże. Szczęść Boże, ta ubiegła niedziela to ta ostatnia, która właśnie była. Święty Hieronim, doktor Kościoła, patron m.in. biblistów i archeologów, powiedział słynne zdanie: Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Czego zatem uczy nas ta święta księga o Bogu i w jaki sposób, księże profesorze, pozwala nam poznać tajemnice Boga? Zestaw pytań, który sprawia, że można w radiu zamieszkać, a nie odpowiedzieć. Tak, Hieronim mówi, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Ja trochę przykornie mówię, że obojętność wobec Pisma Świętego jest obojętnością wobec Chrystusa. Dla mnie takim bardzo ważnym fragmentem który będzie odpowiedział na pytanie księdza dyrektora, księdza Marcina. I jest drugi list do Tymoteusza, kiedy, kiedy Paweł dowiaduje się, że biskup Efezu Tymoteusz nie bardzo radzi sobie. Kiedy chyba się dowiedział, że trudno jest mu być tym pasterzem, to wtedy pisze do niego Tymoteuszu, wszelkie pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, a wszystko po to, aby człowiek Boży był doskonały i przysposobiony do każdego czynu. Tu mamy wyliczone, co daje Pismo Święte. Pismo Święte jest użyteczne, dobre. Trochę wcześniej napisze Paweł Tymoteuszu: Znasz pisma święte. One nauczą cię mądrości, dadzą ci wiarę w Chrystusa Jezusa i zaprowadzą do zbawienia. Możemy powiedzieć, że tu mamy takie ABC. Odpowiedź bardzo krótką na pytanie, co daje Pismo Święte. Teraz tylko pytanie, wracamy do początku naszego spotkania. Nieznajomość czy obojętność wobec Pisma Świętego jest tak naprawdę obojętnością wobec mądrości, obojętnością wobec wiary w Chrystusa, obojętnością... W co do mojego zbawienia. Ważna jest postawa, o której ksiądz profesor mówi. Ciekawym jest fragment z Ewangelii Świętego Marka w 12 rozdziale, kiedy uczony pyta Jezusa, które przekazanie jest pierwsze, słyszy odpowiedź: słuchaj. Jak czytać Pismo Święte, żeby usłyszeć ważne odpowiedzi, ale też podpowiedzi dla nas osobiście? Najważniejsze to położyć Pismo Święte na stole. Nie gdzieś wysoko na półce, nie gdzieś między książkami, bo ono tam będzie zawsze, jak to Teter mówi, stało i płakało. Połóż Pismo Święte na stole. To jest pierwszy, pierwszy krok, chociaż dla wielu z nas po jednym, drugim, trzecim dniu, kiedy nie sięgniemy po tą e, cudną księgę, to ta księga stanie się wyrzutem sumienia. Będzie na nas patrzyła, a ja będę cały czas się denerwował, że znowu jej nie otworzyłem. Po prostu otworzyć. Otworzyć. Najlepiej, jak to radzą ojcowie duchowni, na którejś z Ewangelii, Marek, Mateusz czy Łukasz, i rozpocząć od tej dobrej nowiny. Po prostu czytać, znaleźć sobie parę minut w ciągu dnia. Oczywiście takie ABC: w domu musi być cicho. Nie da się czytać Pisma Świętego w huku, gdybym teraz naszym radiosłuchaczom puścił głośną muzykę, gdybym puścił jakieś szumy. Czaski, no to nie dałoby się audycji. Czyli mówisz tak ewangelicznie, trzeba wejść do swojej izdebki. Tak. Mhm. A czy ważne jest, czy będę czytał Pismo Święte sam, czy we wspólnocie? Metod y, różnych rodzajów czytania Pisma Świętego jest mnóstwo. Ja tak tylko dodam: przed audycją rozmawialiśmy z księdzem Marcinem. Nasi klerycy z piątego roku, nasi alumni z piątego roku przygotowali każdy z nich jedną, jakąś wybraną metodę, jak czytać Pismo Święte. Ja pozwolę sobie yy, księdzu Marcinowi przesłać, a on to umieści na internecie. Jeżeli ktoś z nas chce jakąś konkretną metodę wybrać, poznać, bo to, to, to jest wartościowa rzecz, poznać i potem zacząć ją praktykować, to na stronie Radia yy, zapraszam do pobrania yy, tych plików. To są prace naszych alumnów, którzy też pragną włączyć się w tym tygodniu biblijnym w to, żeby to nie był tydzień biblijny, tylko żeby to był początek, ten tydzień biblijny stał się początkiem mojej przygody, przygody każdego z was. Mówimy, z że tak mówimy, że czytamy słowo Boże, ale czy możemy powiedzieć też, że to słowo czyta także nas, wskazuje nam drogę, weryfikuje nasze zachowanie. Czy nie jest tak, że czytając pismo święte, ja poznaję też siebie, swoją historię? Jasne, że tak. Księga pisma świętego jest swoistego rodzaju. Lustrem, który sprawia, że zaczynam patrzeć na siebie, postrzegać siebie w tym prawdziwym zwierciadle. I być może wielu z nas też dlatego nie ma ochoty sięgać po tę księgę, bo ta księga mówi prawdę. Prawdę, jaki ja jestem, prawdę o moim życiu, o moim postępowaniu, o moich poglądach. I dlatego wielu z nas nie chce czytać tej księgi, no bo ta księga, nawet patrząc na sytuację społeczną czy z naszego kraju, ta księga wyraźnie nazywa pewne rzeczy, rzeczywistości po imieniu, i być może wielu z nas nie chce jej czytać, bo, bo ta księga przypomni mi o uczciwości, przypomni mi o przykazaniu, nie zabijaj, przypomni mi o tym, że małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety. I ta księga, kiedy mi przypomina, to pokazuje, analizuje moje, moje poglądy. Zgromadzeni na świętej wieczerzy to jest hasło tegorocznego tygodnia biblijnego. Jak je rozumieć w kontekście Pisma Świętego? Eucharystia to szczyt, to centrum całego życia chrześcijańskiego. Dwaj uczniowie, Kleofas i drugi, nienazwany z imienia. My widzimy w tej historii Emmaus trochę Eucharystię, ale piękne, że Kleofas po tym, jak poznali Chrystusa przy łamaniu chleba, to znaczy, my powiemy, my wniknęli w Niego, to Kleofas od razu powie, czyż serce nie pałało w nas, kiedy wyjaśnią nam Pisma. Wyjaśnianie Pism prowadzi mnie do zgłębiania wiary, prowadzi mnie do pełnego spotkania z Chrystusem. Kilka dni temu, bodajże przedwczoraj, w brewiarzowej modlitwie kapłańskiej wprost było powiedziane, pierwsi chrześcijanie Spotykali się i ile tylko mogli, czytali Słowo Boże, poznawali je, a potem następowało łamanie chleba, ile tylko mogli, ile tylko mieli czasu. To, tak paradoksalnie, w dzisiejszej liturgii, czasami liturgia Słowa, jest tylko takim drobnym wyrywkiem, fragmencikiem, przeczytanym psalm, ewentualnie dwie zwrotki, żeby nie było za długo. Ewangelia najczęściej krótsza, czytanie najczęściej krótsze i ważne, żeby sprawnie, kiedy to naprawdę to jest serce, to wprowadza mnie do, do pełnego uczestnictwa w Eucharystii. Czyli możemy powiedzieć, że lektura Pisma Świętego przygotowuje nas do lepszego przeżywania i rozumienia Eucharystii? Oczywiście, że tak. Ja nie mam wątpliwości, że ktoś, kto najpierw pozna, najpierw wgłębi się w misterium Chrystusa przez y, czytanie Pisma Świętego, ale też, tu apel do lektorów, oczywiście o rzetelne czytanie, ale też apel do nas wszystkich, y, cóż nam szkodzi zerknąć, jakie będą czytania w niedzielę, żebym ja w domu też przeczytał sobie te czytanie, żebym się zastanowił nad tym czytaniem, żebym szedł przygotowany do Tutaj, ksiądz Marcin, ile razy jestem w radiu, zawsze nie szkoda, że Państwo nie mogą tego widzieć, ale zawsze mam. Jest kartka zawsze z punktami, z, z tekstem, jest, jest przygotowany cały wywiad, czy tam studium nasze. Ja idę przygotowany, więc na Eucharystię też powinienem pójść przygotowany. A jak najprościej, książę profesorze, zachęcić do czytania Pisma Świętego. Zapadła cisza, ale zapadła cisza dlatego, że co można więcej powiedzieć? Jeżeli Paweł mówi, te słowa dadzą ci mądrość, przecież nikt nie chce być głupcem. Te słowa, mówi do Tymoteusza, dadzą ci wiarę, przecież każdy chce wierzyć. I te słowa, mówi Paweł, dadzą ci zbawienie. Co więcej można obiecać tym, którzy sięgną po Pismo Święte? Apostol Narodów mówi wyraźnie: Będziesz mądry, będziesz wierzący, będziesz zbawiony. Możemy dołożyć, możemy dorzucić do tego, nie wiem, kilo jakiegoś mięsa, czy możemy dołożyć, jak będziesz czytał Pismo Święte, dostaniesz kredki, ołówki, ale to chyba nie o to chodzi w tym wszystkim. Chyba o to chodzi, żebym ja był mądry wierzący i żebym był zbawiony. A to daje czytanie Pisma Świętego. Czyli nie pozostaje nam nic innego, jak zrobić to, co zrobił święty Augustyn, bo usłyszał. Weź i czytaj. Dokładnie tak. Biblista, ksiądz profesor Piotr Łabuda był gościem w programie Rozgryźć Kościół. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże. Dziękuję. Szczęść Boże. Szczęść Boże.